prawie zeszliśmy na zawał serca, bo dwa razy było plus 20 praktycznie. I do końca ostatniej sekundy biliśmy się o to zwycięstwo. Dobrze weszliśmy w ten mecz na pewno, siedział rzuty za 3 punkty, ale mieliśmy takie momenty dekoncentracji, które zespół Jeziornej Góry skrupulatnie wykorzystywał. No właśnie, bo to otwarcie było 22, chyba 10 po 5 minutach gry, no to jest niesamowita sprawa. Leżały wam rzuty, ale to nie tylko to był klucz do zwycięstwa. No na pewno nie, na pewno chcieliśmy się skoncentrować na zbiórkach też, bo wiedzieliśmy, że dobrze zbierają. Nie wiem, jak to wygląda na papierze, myślę, że i tak wyrządzili nam zdecydowanie za dużą krzywdę, szczególnie Brembli też bardzo aktywny na deskach po obu stronach. Myślę, że na pewno mogliśmy w tym elemencie pokazać się dużo lepiej, ale koniec końców najważniejszy jest wynik. Rzuciliśmy dzisiaj więcej punktów i to nas najbardziej cieszy. 19 punktów przewagi było zaraz na początku czwartej kwarty, ale jednak zeszło do 4, nie? Zastal też się nie poddał dzisiaj, walczył, zostawił wszystko na parkiecie. Tak, no należy to oddać Zastalowi, że się nie poddał w ostatniej chwili i pokazał pazur. Ja mówię, ja osobiście nie lubię zaczynać meczu, gdzie jest plus 20, bo to jest bardzo niebezpieczne, to można się zgubić, można gdzieś stracić koncentrację i później już do meczu można nie wrócić, także to jeżeli się nie przebije na plus 40, tak jak było w Gliwicach, to jest niebezpieczne, także dzisiaj było tego dowodem, to spotkanie, że dwa razy, w czwartej kwarcie czy w trzeciej pod koniec już mieliśmy też super, byliśmy na fali, 19 punktów znowu było, ale już się zrobiło 4 punkty na koniec, także super mecz ofensywny. Na pewno w obronie mogliśmy zrobić więcej, ale spokojnie. Najważniejsze, żebyśmy to wygrali i byłoby dużo gorzej, gdybyśmy przegrali taki mecz.